wracając do sprawy, chciałam na dzisiejszym spotkaniu, pierwszym w tym roku organizowanym przez Gubińskie Towarzystwo Kultury we współpracy z Biblioteką Miejską i w gościnnych progach naszej galerii, powitać wszystkich Państwa. Proszę Państwa, bohaterką dzisiejszej imprezy jest znana Państwu zapewne osoba, postać nietuzinkowa w gubińskim świecie kultury, działaczka, poetka, kompozytorka, nauczycielka, co jeszcze tam można powiedzieć? Aranżerka różnych spotkań, prowadząca wiele zespołów dorosłych, młodzieży, dzieci i osób starszych też. No i kobieta, która naprawdę lubi to, co robi i umie to zrobić. Bo to jest taka promocja naszego miasta, która rzadko się zdarza. Bo w zasadzie wszystkie teksty prawie, że z wyjątkiem tam paru utworów, mówią o Gubinie, o jego pięknie, o jego ludziach, o jego historii. Co nakłoniło Panią, Pani do takiego komponowania? Ja jeszcze raz chciałam Państwu podziękować za przybycie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że tyle osób przyszło na to spotkanie. Naprawdę mi jest bardzo, bardzo miło, że przyszliście. Po prostu czuję się, że mam tak wielu, wielu przyjaciół, z czego jestem niezmiernie dumna. Dziękuję Pani Prezes za zorganizowanie tego spotkania i Panu Dyrektorowi z biblioteki. No i muszę Państwu powiedzieć, że zazwyczaj się siedzi z tamtej strony, z tej się rzadko siedzi, trzeba sobie zasłużyć, żeby z tej strony usiąść. I no tak, dzisiaj powodem tej mojej małej zasługi jest właśnie wydanie tegoż śpiewnika. Jak to się zaczęło? No to, jak Państwo wiedzą, kiedy kształciłam się muzycznie, tutaj jeszcze nie było szkoły muzycznej, funkcjonowało ognisko muzyczne, społeczne ognisko muzyczne. I była taka filia, był nam zespół rodzinny, graliśmy z rodzinnym zespołem, jak to kiedyś bywało, po różnych uroczystościach rodzinnych, zabawach, wtedy były bardzo modne. I tak sobie ten warsztat swój muzyczny rozwijałam. Rozwijałam warsztat muzyczny do momentu, kiedy udało mi się dostać na studia i ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną. To było wychowanie o kierunku doskonałym. Skoro już jak posiadłam takie fajne umiejętności, tu mnie pochwalili, tam mnie pochwalili. Ukończyłam szkołę wyższą z tytułem magistra, zatrudniłam się w szkole. No i tu miałam dopiero wolę do popisu. Przecież pracowałam na żywym organizmie, jakim są dzieci i młodzież. I pomalutku właśnie budziło się we mnie to uczucie, że ja przecież mogę coś od siebie napisać, nie tylko to, co jest podręcznikiem. I takie pierwsze moje pisanie to właśnie było dla tego zespołu rodzinnego Wada Hekry. A chciałam również powiedzieć, że nazwa tego zespołu wywodziła się od imion mojego rodzeństwa. Wa to Wanda, Da to ja, Danka, Wada He, Heniek i Krystyna. I taki rodzinny zespół kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, doskonale sobie radził i zarał mnie zespołu mojego, a później jak już byłam w szkole dla słynnego zespołu Nie Zapominaj i również pisałam piosenki. Ale kto to wtedy myślał, żeby to zapisać w nuty, żeby to zachować w pamięci? Proszę Państwa, to jest wszystko ulotne, to co się tworzy. Jeżeli to nie zapisze się czarno na białym, to to gdzieś tam ulata. I stąd mój pomysł na to, żeby stworzyć właśnie coś takiego, żeby zostało dla pokoleń. I tak zaczęłam pisać piosenki, kiedy już tutaj założyłam zespół Gubińskiej Użyczanki. Panie były niesamowite, zresztą są do tej pory bardzo zdolne, bardzo systematyczne, bardzo pracowite, no i najważniejsze utalentowane. Tak, proszę Państwa. No i jak dla takich dziewcząt nie... Przewodniczącego o zabranie głosu w mojej sprawie. Szanowni Państwo,
witam bardzo serdecznie. Po tylu ciepłych słowach naprawdę jesteśmy bardzo wzruszeni. W imieniu pana burmistrza bardzo dziękuję za te słowa i za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Pani Danosiu, widziałyśmy się na spotkaniu chórów w grudniu przed świętami. Umawiałyśmy się na marzec, na Dzień Kobiet, ale bardzo się cieszę, że jest taka wspaniała okazja, że możemy spotkać się wcześniej. No i właśnie z tej okazji składam pani najserdeczniejsze gratulacje. Cieszę się, że ten śpiewnik lubuski zdołał się ukazać, że możemy go dzierżyć w naszych dłoniach i mam nadzieję, że wszyscy będziemy razem mogli śpiewać te piosenki razem z muzykantkami, które są gwiazdami nie tylko Gubina, ale jak już pani powiedziała, i całej Polski i Niemiec. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję pani Danusiu, wszystkim użyczankom takiej szefowej, bo widzicie, że jak już to tak to napisała, to faktycznie burmistrz zatańczył, jak to zagrała i nie ma odwrotu, nikt nie potrafi odmówić. Sama powiedziała, że jak już postawi na swoim, to koniec. I to jest taka właśnie kobieta. Jeszcze raz pani Danusiu serdecznie gratuluję i teraz może jeszcze. Szanowni Państwo, ja dzisiaj idąc na tę imprezę od razu wiedziałem, jak się ubrać. Tę muchę mam od jakiegoś czasu i czekała tylko na właściwą okazję. Kaczmarków w Gubinie jest sporo. Być może nie wszyscy wiedzą, kto to jest Danuta Kaczmarek, ale na pewno wszyscy wiedzą, kto to jest ta kobieta z akordeonu. Pani Danuta Kaczmarek będzie się kojarzyła jako kobieta z akordeonem czy przy pianinie. 30 lat temu pani Danuta była moją wychowawczynią w szkole podstawowej numer 3. Mało tego, ja również śpiewałem w zespole szkoły Niezapominajki. Także było mnóstwo prób, mnóstwo występów. Występowaliśmy podczas Wiosny nad Nysą w różnych szkołach. Ja pamiętam jeden taki występ. Yeah.
My jesteśmy małą delegacją chóru seniora z Polski Solidarność z Kuby. Wir gratulieren zu der Veröffentlichung eines vieler Lieder, von denen wir zwei auch selber schon gesungen haben. Gratulujemy Ci wydania takiego pięknego śpiewnika. Tego śpiewnika również dwie piosenki, to są nasze piosenki, które wspólnie z Wami śpiewamy. Wir singen aber auch noch andere Lieder neben dem Buch, sondern Kukuleczka und so weiter, ja? Mówi, że tutaj są również inne piosenki, między innymi Kukuleczka, także też również je znają. Und zum 18. März, zum Frauentag, sind wir traditionell schon mehrere Jahre, über 10 Jahre, zusammen, wo wir gemeinsam den Frauentag feiern. Mówi, że od 10 lat co najmniej już wspólnie Państwo seniorem z Niemiec, a także tutaj u Rzeczanki świętujecie 8 marca, Święto Kobiet. W tym roku również się spotkacie Państwo. Ja, also ein paar Wochen sind wir schon wieder zusammen. Za parę tygodni znowu będziemy razem. Dort wählen wir wieder die Lieder aus, die wir teilweise gemeinsam wieder singen können. My znowu będziemy śpiewali. Wir staunen selbst immer, dass sie unsere deutschen Lieder so gut beherrscht. No, jesteśmy zdziwieni, że ona tak świetnie opanowuje nasze niemieckie piosenki. Ja też się dziwię. Umgekehrt ist es viel, viel schwieriger. Mówi, że w drugą stronę jest znacznie ciężej, żeby oni opanowali nasze polskie piosenki. Aber wir bemühen uns auch in polnisch einige Lieder. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze raz chciałam serdecznie podziękować Danusiu za to, że dzisiaj mogłem się z Ciebie gościć. Tak, tak. Danusiu, wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję za spotkanie, za wspaniałe spotkanie. Chcę życzyć Ci wszystkiego, co pięknie się dzieje. Żebyś mogła dalej tworzyć tak, jak tworzysz. Krótko będę mówił. Po prostu Ci dziękuję. Jestem bardzo dumna, że zespół ze swoim zespołem Łużyszczanki tak pięknie promujesz nasze miasto. Myślę, że jesteś jeszcze silna, młoda. Nie ostatnie nasze spotkanie tutaj, bo będzie na pewno następna pozycja. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim Łużyczanki jeszcze nam zaśpiewają na zakończenie już, to ja chciałam zaprosić w imieniu Gminy Towarzystwa Kultury i jeszcze zdjęcie. Zdjęcie może, tak? Den die ganze Sache eingerührt hat. Wir haben zusammen Christina. Hier gesessen. Christina. Wenn die waren wir doch bei dir nebeneinander gesessen und haben versucht, zu fragen, ob du mit uns weiter singst. Tylko tu, nawet ci mogę znać.
kolejną piosenkę zaśpiewamy. Jest to inna piosenka, przepiękny tekst, a nosi tytuł Żyj z piosenką. Niech to będzie płyta dzisiejszego spotkania naszego śpiewnika. Żyjcie z piosenką. Tak jak tym śpiewnikiem zachęcam, proszę Państwo, wysyłajcie się na kartę. Zapraszamy do stołu. Dobrze? Dziękuję ślicznie.